To było bardzo głośne. Jesteś głodny? Nie. Okej. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o tym, czym jest Junk Journal. To jest swego rodzaju pamiętnik. Taki bardzo scrapbookowy. Zachęca się, by robić go samemu. Można do niego wklejać różne rzeczy. Wizytówki, paragony, bilety, jakieś opakowania, zdjęcia. Można w nim pisać. Cokolwiek się chce w zasadzie. Jest pełna dowolność. Można robić w zasadzie, co się chce. Co się zażyczy. Mój junk journal aktualnie wygląda tak. Zrobiłam go sama. Jak będzie wypełniony, to prawdopodobnie zrobię jakiś pełny flip-through, żeby pokazać Wam, co sobie wklejam do niego. W zasadzie już niewiele mi zostało, kilka stron w zasadzie. Jestem w trakcie robienia drugiego. Chciałabym też kiedyś, jak będę bogata, kupić sobie od profesjonalnej scrapbookerki taki junk journal, z tym, że na Etsy one chodzą na spokojnie po 800, także uhuhu, jeszcze sporo czasu minie, zanim będzie mnie stać na coś takiego. W tle Shadow gra w Crasha Bandicoota w razie czego. Pewnie i tak będę wycinać dźwięk, ale jakby co, jesteście powiadomieni. Dokładnie. Co ja wklejam sobie do takiego junk journala? Otóż mam cały taki karton takich rzeczy, które szkoda mi wyrzucić, bo wiążą się u mnie z pewnymi wspomnieniami, dobrymi emocjami. Ogólnie zbieram śmieci w skrócie. Zobaczmy. No dobra, nie tylko śmieci. Jest tutaj dużo, dużo bardzo fajnych rzeczy, które szkoda by było wyrzucić. Jesteśmy akurat po sezonie pyrkonowym, także tutaj będzie sporo pewnie pamiątek po pyrkonie. Co ja tutaj mam? Mam teksty, pieśni, których uczyliśmy się na pyrkonie z Cyplikiem. Mój kolega z liceum prowadził właśnie warsztaty ze śpiewu. Bardzo polecam w przyszłych latach do niego zajrzeć. To można sobie zachować. Co tu jest? Ulotka o kombuczach. Kombuchach? Nie wiem. Nie wiem, jak to się czyta do końca. Jestem dosyć nowa w tym temacie. Ale kombucze kiedyś bardzo chciałabym wypróbować. Wegański ser z nerkowców. To też bym chciała kiedyś wypróbować, bo kocham sery i kocham nerkowce i nie sądziłam, że można to połączyć. To jest rysunek od Marty. Leży tutaj, bo sprzątałam ostatnio szufladę, w której były moje rysunki. Znalazłam go w tej szufladzie właśnie, więc... nie jest to mój rysunek, więc pójdzie do junk journala. I tutaj zaczynają się pamiątki z pyrkonu. Są zdjęcia Optimusów. Pokazywałam Ci w końcu te zdjęcia Optimusów? Tak. Pokazywałam, okej. Okay. No są super. Zwłaszcza ten Optimus, Teenage Mutant Ninja Optimus. Identyfikator, no to już standard, że zostaje po pyrkonie. Wizytówka Marty. Tu jest torebeczka z jakiegoś stoiska, gdzie dziewczyna sprzedawała swoje naklejki. Pamiątki od Wulpiego. Wulpi chyba najwięcej pamiątek mi zostawił. Swoją wizytówkę wyglądającą jak paragon. Kartę z Toxtricity, którą sam zrobił. I zdjęcie paragonowe, które wydrukował na miejscu. Super to jest. To jest wizytówka Kluska i Sylwany. Bardzo fajna para. To jest wizytówka Anety Różnickiej, która jest malarką, ilustratorką. Miała piękną wystawę na pyrkonie. No, druga wizytówka Marty. Cauliflower cosplay.
kolejna bardzo fajna cosplayerka. Dziękuję. O, to jest, to nie jest z Pyrkonu, to jest z Puchatego Patrolu, bo ostatnio uczestniczę w wielu licytacjach bazarkowych i oddaję im po prostu masę pieniędzy i dostaję fajne fanty typu książki, kolorowanki czy naklejki. Wracając do Pyrkonu. Taki kartonik każdy uczestnik dostawał. Ja znalazłam chyba ze 4, które sobie leżały gdzieś tam po prostu na ziemi, bo ludzie je po prostu gubili. Z takim kartonikiem można było dostać darmowego Red Bulla. Nie pytajcie, ile Red Bulli wypiłam na tym Pyrkonie. Wiem, że się nie powinno, ale jak są za darmo, to trzeba brać. Ulotka z Gunpli. Pierwszy raz miałam okazję składać Gunple. W zasadzie pokażę wam ją. To jest moja pierwsza złożona Gunpla. Jest to Gundam z tarczą i spluwą. Nie ogarniam Gundamów w ogóle, szczerze mówiąc, wolałabym sobie Ewangeliony składać. Ale zabawa przy tym była przednia. To jest taka podstawka jeszcze do niego. Polecam, jak ktoś lubi figurki i lubi papercrafty, czy jakieś składanie różnych rzeczy, to naprawdę można się nieźle pobawić. Zwłaszcza, że te gunple mogą być naprawdę spore i bogate w szczegóły. Coś jeszcze z Pyrkonu mam? Nie, już chyba nie. Okej, gdy mam już kilka takich rzeczy pamiątkowych wyciągniętych, lubię je sobie posortować grupami, żeby później umieścić je na jednej stronie. No tutaj nie będzie trudno, bo większość rzeczy jest po prostu z Pyrkonu. Myślę, że ta smyczka i folijka nie są mi potrzebne. Wystarczy mi sam identyfikator. Tyle tego jest, że raczej nie zmieszczę wszystkiego na jednej stronie. Nie wiem jeszcze, jak to umieszczę, bo to jest dosyć duże, większe niż strony w moim Junk Journalu, ale zaraz coś wymyślę. Dobra. Potrzebny mi będzie klej. Może jakieś washi tasiemki. Im kreatywniej to zrobicie, tym fajniej. Ten Junk Journal był... zrobiony z starych kalendarzy z PSX Extreme. Jeżeli kupujecie ten magazyn, to w każdym numerze styczniowym czy w grudniowym jeszcze? Nie pamiętam. Nie pamiętam też. W grudniowym albo styczniowym oni dają kalendarz na cały rok, który ma super ilustracje w ogóle z gier, ale pokażę wam go w całości dopiero jak będzie skończony. Wiem, że mam masę takich kalendarzy i bardzo chętnie zrobię więcej takich tematycznych journali, ale to w przyszłości, jak będę mieć więcej czasu, czyli nigdy. Okej. Okay. Mamy Pokemona, więc może zacznę od Vulpiego tutaj. Vulpi jest pokestreamerem, serdecznie polecam pana. Często zachowuję paragony z jakichś tam fajniejszych sklepów, w których robię zakupy. I niestety paragony lubią bleknąć po jakimś czasie. Tak, dokładnie. Mam nadzieję, że tutaj się nic złego nie stanie. Szkoda by było mi go przycinać. Nie, nie pasuje mi on tu w ogóle. Zmieszczę wszystkie wizytówki? Powinna zmieścić. O! Będzie taka friendsowa, pyrkonowa strona. Tak może być. No to jedziemy z klejeniem wtedy.
To przykleić tą stroną czy tą stroną? Ta strona jest zdecydowanie ładniejsza, ale to na tej są dane. W sumie tak samo jest z tą. Jeszcze mogę zrobić coś innego, że przykleję je łasikami. Będzie można je po prostu sobie otwierać. W sumie paragony są bardzo cienkie, mogłabym je zniszczyć klejem, więc może użyję do tego taśmy dwustronnej. Są akurat wielkości, szerokości tej taśmy, więc będą pasować idealnie. O, super. Dzisiaj ma do mnie przyjechać kurier z lampką. Niestety w poprzednim sklepie, przy poprzedniej transakcji wysłałam pieniądze, po czym okazało się, że sklepy nie mają koloru lampki, który ja chcę. Mają tylko białe, a ja chciałam czarne. Więc czekam na zwrot kosztów. Mam nadzieję, że będzie niedługo, bo kończą mi się pieniążki. Ale już dziś powinna przyjechać moja pełnoprawna lampka, z którą będę mogła rysować. I może zacznę streamować. Która washi tutaj by pasowała? Chyba to najprostsza. Ale krzywo udarłam, ja pierdzielę. O, można zrobić coś takiego. I można oglądać z drugiej strony. Może ten Red Bull? O, ten Red Bull to super pasuje. To jest taki dosyć grubaśny karton, więc może też przykleję go taśmą. I tak oto pierwsza strona jest gotowa. Tu mamy troszeczkę ograniczone miejsce. Szczerze mówiąc, bardzo mi się podoba ten deseń, wolałabym go nie zakrywać jakoś mocno. Albo przynajmniej pozwolić jakby nakleić coś tak, żeby można było to otwierać. Myślę, że zrobię to z tą karteczką. Dobra, myślę, że tą wizytówkę po prostu tutaj przykleję i to będzie na tyle. Junk Journal się robi, zaleca się przynajmniej, robić dosłownie ze śmieci. To jest junk journal, więc ja używałam jakichś starych właśnie prac z liceum, czy jakichś właśnie z tych starych kalendarzy, które i tak już nie są nikomu potrzebne. Już zdążyłam jakieś ulotki z kina przyczepić. Coś by pasowało do ulotek. Nie, chyba nie. Nie wiem, muszę zachować tą torebkę? Chyba nie. Sru, to tylko torebka. Dobra. Tutaj może tak u dołu przykleję, bo tu jest piękny ten kolor. Taki indygo mi aż wyszło. Super. Idziemy dalej. O, tu już mamy troszeczkę więcej miejsca. To jest stary papier pakowniczy do pakowania prezentów. Mam wrażenie, że jest w moim domu po prostu już od
od dziecka i zawsze się zastanawiałam, do czego go użyć i w końcu znalazłam dla niego zastosowanie. Jest bardzo niebieska ta strona, więc myślę, że Gundam by tutaj fajnie pasował, aczkolwiek jest za duży. Jakby go tu umieścić. Szkoda by było go zginać. No, może zostawię go na razie na później. Tutaj może wykorzystam, o, na kombucze i na wegesery. Tak, tak, to jest świetny pomysł. Kombuczą się zainteresowałam, bo czytałam, że ona jest dobrym zamiennikiem napojów energetycznych, bo dodaje właśnie kopa, przez to, że ma kofeinę. Ma mnóstwo witamin, w przeciwieństwie do energetyków, które mają witaminy syntetyczne i one się niestety tak dobrze nie wchłaniają. Nie mają cukru. Występują w wielu smakach. No ogólnie są dużo zdrowsze od energetyków. Shakiro! Co dalej? Transformery? To sobie mogę obciąć, bo tutaj są takie dziwne białe paski. Równie dobrze mogłabym to pociąć na jakieś mniejsze zdjęcia. Ale chyba nie chcę mi się aż tak bawić. Też mogę obciąć. Kto kadrował te zdjęcia? Zbieracie jakieś figurki? Transformery, Gundamy, Ewangeliony, Pokemony? Dajcie znać w komentarzu. Chętnie poczytam. Dobra, Optimus fajnie by było, jakby był na jednej stronie. Co wtedy z tobą, zielony dziwny mutancie? Dobra, i zostaniesz. Ty będziesz dołączony do Gundama. Tak, to jest pomysł. Zdjęcia są o tyle fajne do takich journali, że są one na grubym papierze, który nie faluje się przez klej. I one bardzo ładnie wtedy wyglądają. W ogóle nikt już raczej nie korzysta z takich retroalbumów, do których trzeba było samemu wklejać zdjęcia. Teraz są wszystkie z folikami. Zbliżamy się już do końca. Jest dużo przestrzeni. Gundam, co ja mam z tobą zrobić? Z tyłu jest instrukcja. Co ja może trochę wystawać? Bo zrobię z niego w ogóle, o, osobną stronę. Tak, to jest dobry pomysł. Spoko, że nie zauważyłam, że stoi, jak się przesunął. Cały czas nagrywałam krzywo. Nie wiem, jak to wyszło. No i jeszcze ten Shadow. Wow, została ostatnia strona. Co z tobą, Shadow, mam zrobić? Mam cię przeciąć na pół? Nie. Tak nie za bardzo, nie? Shadow się nawet nie zgadza. Tu? Musiałabym cię zgiąć. Nie. No jak inaczej mam go zmieścić?
God damn it. No nie wiem. Jeśli się nie zgadzasz, to może mi pomóż. Spytaj widzów. Widzowie, co myślicie? Dowiem się za 2 miesiące pewnie dopiero, ale... Zrób większy junk journal, tak? Pewnie, mam na to czas i mam na to materiały. Kiedyś miałam taki junk journal, znaczy kiedyś robiłam junk journal, nie wiedząc, że jest coś takiego. Po prostu znalazłam właśnie jeden z takich starych albumów, o których mówiłam, że do nich się jakby wklejało zdjęcia, a nie wkładało. I on miał jeszcze takie bibułkowe jakby przekładki, żeby się strony nie sklejały ze sobą. I ja po prostu zaczęłam zamiast zdjęć wklejać do niego jakieś zdjęcia czy inne pierdołki. I to był chyba mój pierwszy junk journal. Później się bawiłam tak, że miałam jakiś taki duży segregator. Po prostu kupowałam A4 kartki, takie różne kolorowe, dziurowałam je i wkładałam do tego segregatora i też na tym pisałam i też na tym wklejałam. No, ale to jest jakby mój pierwszy junk journal, który jest zrobiony jakby od podstaw przeze mnie. Wcześniej zrobiłam sobie taki szkicownik, bo... Dlaczego ja go zrobiłam? A, bo nie miałam pieniędzy, żeby sobie kupić nowy. Więc wyszukałam w internecie, czy można samemu coś takiego zrobić. I okazuje się, że jak się zacznie szukać, to można naprawdę wiele rzeczy samemu zrobić. A nie trzeba robić, nie trzeba wydawać pieniędzy, tylko ewentualnie jakieś materiały czy przyrządy zakupić. Dobra, co ja mam z tym Shadowem zrobić? Nie, muszę go zgiąć na pół. Zginę go na pół. Nie. Tak. A nie będę go wklejać, tylko zrobię tak jak z Gundamem, że zrobię z niego jakby osobną stronę i on sobie będzie tak tutaj latał. Tak, to jest chyba jedyne, co mogę zrobić. Nie. Tak. Patrz, zginę go. Nie. Nie. Już jest zgięty. Przepraszam, Marta. Wynagrodzę ci to jakoś. W ten sposób mamy Shadowa. I to jest wszystko na razie, co sobie przygotowałam.